Mamy dzisiaj 7 grudnia. Mamy dzisiaj 7 stycznia 2024 roku. Ponownie jestem nad jeziorem Sasek Wielki. Wczoraj jezioro stanęło. Lód był około 1 cm, może nawet mniej. I zobaczymy po dzisiejszej mroźnej nocy, jak będzie przestawiała się sytuacja. Bo to najbardziej interesuje wędkarzy. Kiedy będziemy mogli wejść na ten lód? Ale tu już zaraz mam taką miejscóweczkę, gdzie sprawdzamy grubość lodu. Proszę, tu zejdę po drabince. Tu pokażę, jak wygląda. Stoję już na lodzie. Tu mam miarkę. Wkładam ją do przerębla. Tak. Mierzę. Lód między 4,5 a 5 cm. To od wczoraj, zakładajmy, przymarzło 4 cm. No to dzisiejsza noc, jeżeli będzie mroźniejsza, bo tu nad Saskiem dzisiaj było w granicach 14 stopni na minusie. Ta noc będzie chłodniejsza. I w ciągu dnia spadł drobniutki śnieżek i troszeczkę przyprószył ten lód. Ale to nie będzie miało wpływu na przerastanie lodu. Także jeszcze raz ogólny widok jeziora. Cieszmy się, wędkarze, bo najprawdopodobniej jutro lód będzie miał w granicach 7-8 cm. To już dla wytrawnych wędkarzy można rozpocząć sezon. Pozdrawiam.